kobiety w kościele, no jest bardzo wielka wbrew pozorom, wbrew temu, co wiele osób mówi, tylko nie jest oczywista, no bo rzeczywiście my nie jesteśmy księżmi, kapłankami, tak? Czyli czasem nam się wtłacza jakąś taką myśl przemożną, że my pragniemy być kapłankami, ale ja osobiście jakoś specjalnie nie. Natomiast moją rolą w kościele jest być jej członkinią kościoła, w sensie matki, w różny sposób. Przez pracę zawodową, którą wykonuję, przez to, że tworzę rodzinę katolicką, przez to, że piszę o Kościele i to jest też rola kobiety w Kościele, ale każda z nas musi sobie to swoje miejsce w Kościele znaleźć po prostu. Inna jest rola kobiety zamężnej, inna niezamężnej, inna jest sióstr zakonnych, inne są jeszcze role, nawet takie coraz więcej na urzędach kościelnych jest kobiet, ale myślę sobie, że w ogóle to nie chodzi o to, żeby się bić o te urzędy, czy w jakiś sposób o nie zabiegać, bo to myślę, że jeśli kobiety będą bardzo chciały tych urzędów, to one je będą miały. Natomiast jakby to jest kwestia tego, że takie zmiany, które zachodzą w Kościele, one są ewolucyjne, nie rewolucyjne. Jeżeli ktoś historycznie domaga się jakiejś rewolucji, to jest absolutny błąd, bo właściwie nie o to chodzi. Istotne jest to, żebyśmy my jako kobiety w ogóle swoje powołanie odkrywały. Jeżeli odkryjemy swoje powołanie, to one na 100% jest wpisane też w ogóle w Kościół, jako instytucję i jako matkę Kościół. Kobieta, matka Kościół, kobieta. Kościół jest kobietą. Myślę sobie, że być sobą, nie ulegać jakimś manipulacjom, myśleć też o sobie, w tym sensie, żeby skupiać się również na swoich pragnieniach, co często jest niezrozumiane i czasem jak kobieta katoliczka coś chce zrobić dla siebie, to jest odbierane jako jakiś taki przejaw, nie wiem, egocentryzmu czy egoizmu. Nie, nie, nie. Kobieta szczęśliwa, katoliczka szczęśliwa to jest kobieta, która robi dobro wokół siebie i działa również w Kościele w sposób prawidłowy. I to nie ma co tutaj jakiś recept odkrywać i wymyślać, ja powinnam to, a ty powinnaś tamto, bo każda z nas ma zupełnie inne życie. Inne dostała dary, inne ma możliwości, inne środowisko i w tym, co ma, powinna, z tego, co ma, powinna czerpać i jakby to, co ma w środku dobrego, dawać na zewnątrz. I myślę sobie, że na tym polega właśnie ten geniusz kobiety, że my nie musimy być identyczne, nawet nie powinnyśmy być identyczne. Nie powinnyśmy się jakoś tam krępować i wstydzić, raczej być bardzo siebie pewne, i na takiej mądrej pewności siebie kształtować środowiska wokół siebie i swoje, nie tylko swoje rodziny, ale w ogóle oddziaływać również na ludzi wokół. Nie słyszałam o czymś takim, natomiast Jan Paweł II mówił o nowym feminizmie. I to jest ciekawostka, bo w zasadzie on mógł nazwać to zjawisko jakoś inaczej zupełnie, ale jednak nie, on wytrącił z tego właśnie lewicowego czy liberalnego, tej liberalnej narracji nazwę i zmienił ją na feminizm właśnie ten katolicki, nowy feminizm. No to ten nowy feminizm, ja nie wiem, czy ja się do końca utożsamiam z tym nowym feminizmem w nazwie, tak? Natomiast jakby rzeczywiście te idee kobiety, która jest spełniona, która robi dobro wokół siebie, która się realizuje, która jest obrończynią życia, ale to nie jest sierotka Marysia, która siedzi i się boi własnego cienia, jest mi bardzo bliski i myślę sobie, że większość nas, kobiet, Polek, głęboko tak naprawdę w to wierzy, nawet nie mając świadomości, że jest taką nową feministką, czyli tą feministką w cudzysłowie katolicką. Znowu, tak to się nazywa, nowy feminizm. Ten nowy feminizm, on ma stawiać kobietę, człowieka na pierwszym miejscu, ale ten człowiek, kobieta ma zadania. To nie jest tylko, że ma same prawa,
tudzież, nie wiem, walczy z mężczyznami, tylko jest partnerem, jest partnerką i kreuje świat wokół siebie. No to jest coś, co jest bardzo bliskie, ale myślę, że nie tylko mnie, tylko w ogóle kobietom. Tylko problem polega na tym, że młode, szczególnie kobiety, jakby są tak zakrzyczane i mają wokół siebie tyle różnych skrajnych jakichś pseudo i wartości i pseudo autorytetów, że czasem taka norma, bo to jest jakaś norma i taka prawda i zwyczajność, zostaje zakrzyczane. No kwestia jest tutaj taka, żeby po prostu przebijać się do świadomości, szczególnie młodych kobiet, żeby miały wiedzę i o sobie, i o świecie, i żeby mogły wybrać, w sposób taki mądry wybrać, bo nowy feminizm to jest feminizm, który jest zgodny jest harmonijny, jest zgodny z naturą. Niekoniecznie mówię tutaj o nauczaniu Kościoła, ja mówię szerzej. To są wartości uniwersalne, o których ja w tej chwili mówię. To, że kobieta kocha, chce być kochana, ma wielki potencjał i działa, to nie jest jakaś nowość, to jest natura nasza. Ja myślę, że to taki truizm jest. Oczywiście, że tak, no z naszych domów wychodzą księża też, ale też siostry zakonne, bo jeśli mówimy o spadku powołań kapłańskich, to niewątpliwie też jest spadek powołań zakonnych bardzo silny. Z różnych powodów to wynika. Ja myślę sobie, że to jakby tutaj nie będziemy się zagłębiać w istotę i problemu, bo to jest skomplikowane. No fakty są też takie, że siostry zakonne i księża wychodzą z naszych domów. Jeżeli w naszym domu jest jedno czy dwoje dzieci, no to trudniej pewnie zdecydować się takiemu dziecku na pójście drogą powołania. Często rodzice stają w poprzek takiemu powołaniu na przykład, ale sobie myślę, że to jest na tyle szerokie i złożone i skomplikowane, o czym mówimy, że jakby nie miejsce jest i czas. Ja myślę, że jeżeli rodziny będą silne, to też jest to truizm, ale po prostu tych powołań może nie będzie więcej, bo to nie chodzi o to, nie chodzi nawet o ilość, ale że one będą pełne, że one będą pewne, że te powołania być może mniej ich będzie liczebnie, ale będą dawały wielkie owoce. Czyli wyglądam na nieszczęśliwą. No, czasem jestem bardzo zmęczona, czasem jestem zdenerwowana, mam taki charakter dość, no nie jestem potulną myszką. Natomiast jakby to, że jestem sobą, to daje mi w jakiś sposób poczucie, nawet nie wiem czy szczęścia, ale takiej samorealizacji, która nie idzie, która się w żaden sposób nie kłóci z byciem też dla innych, bo ja jestem mamą przede wszystkim. Piątki dzieci, jestem żoną i to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast to, że jestem w stanie również robić inne rzeczy, nie tylko być matką Polką, to na pewno daje mi takie poczucie, że jestem na odpowiednim miejscu. I to chyba jest, jeśli mówimy o szczęściu, to chyba ta świadomość, że jestem właśnie tu i teraz w odpowiednim miejscu, to daje taką przestrzeń do tego, żeby się być zadowolonym z życia w jakiś sposób. Aczkolwiek to oczywiście to nie polega na tym, że życie jest po prostu taką wspaniałą łąką, po której się tak biega i człowiek jest taki zawsze po prostu szczęśliwy i wypoczęty i nawet, nie, nawet psychicznie i emocjonalnie wypoczęty. Ja mówię bardziej na tym poziomie, bo wiadomo, że życie jest trudne i skomplikowane i czasem jest tak, że szczególnie tak patrzę właśnie na młodych ludzi. No ja mam 40 prawie 2 lata, więc to już coś tam za sobą mam. Mam wrażenie, że młodzi szczególnie ludzie mają takie przeświadczenie, że w życiu musi być zawsze tak po prostu idealnie, że jeżeli tak perfekcyjnie. Młode kobiety też są tak uczone, że ma być tak perfekcyjnie. Cokolwiek by to oznaczało, ma być perfekcyjnie wyglądać, mamy perfekcyjnie się zachować, mamy mieć perfekcyjne mieszkania, mamy mieć perfekcyjną pracę. No u mnie w domu nic nie jest perfekcyjnego. Wszystko jest trochę szalone i co z tego, no. To jest tak, że jeżeli człowiek ma świadomość, że jest na takim miejscu, jakim powinien i nie kłóci się ze sobą, nie wybiera wbrew sobie, no to jest właśnie chyba to szczęście, to jest raz. No i przede wszystkim bliscy są szczęściem moim, tak, stanowczo.